Organizowałem tu meeting dla Nawalnego i chciałem pojechać swoim samochodem do Moskwy na spotkanie z nim. Wtedy posadzili mnie na 20 dni. Nie pozwolili nam się golić. Po 20 dniach broda mi urosła. Ze znajomym z celi założyłem się, że nie będę się golił, dopóki nie wyniesiemy Putina nogami do przodu. A on mówi: o Dima, broda do pasa będzie ci sięgać. Zobaczymy, jestem przekonany, że nie. Nazywam się Dmitrij Skurichin. Jestem działaczem z obwodu leningradzkiego. Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem wielodzietnym ojcem. Oczywiście to jest taka bieda, że po prostu słów brakuje. I te kłamstwa, denazyfikacja. Bombardują miasta, gdzie wszyscy rozmawiają po rosyjsku. Na przykład Charków. Tam wszyscy rozmawiają po rosyjsku. Chcę zwrócić uwagę naszego społeczeństwa na te miasta, które zrujnowała putinszczyzna. Rosja, nasi żołnierze, nasze wojsko, które tam wojuje. Rosjanie, nasi ludzie. I nam przyjdzie ponieść odpowiedzialność za ich działania. Ci ludzie żyją z podatków, w tym moich. Płacę 1 200 000 rubli podatku rocznie. Za te pieniądze nasze władze kupują broń i wysyłają naszych współobywateli, by zabijali Ukraińców, ukraińskie dzieci. Putin wtargnął na Ukrainę, wywołując wojenną awanturę. Całą resztę przepuścił, dobrobyt narodu ma za nic. Został ofiarą własnej polityki. To wewnętrzne polityczne jakieś jego awantury, ponieważ wszystko ostatnie to on profukał. Błogosostanie narodu nigdzie. On pał żertwą własnej polityki. Nasze władze mają w pogardzie interesy narodu. Na wszystkich szczeblach. Teraz Putin i putinszczyzna stanowią jedność. To nie tylko Putin, ale cała jego drużyna, którą nazywam putinszczyzną. Ugrupowanie bandyckie, które zniewoliło nasz kraj. Zabrali od swoich sąsiadów, najbliższych krewnych, Krym. Po kiego diabła nam Krym? Swojej ziemi mamy tyle, że nikt nie ma więcej. W 2012 roku w miasteczku byłem bardzo popularny. Zrobiłem porządek z zaopatrzeniem w ciepło. Zaczęło działać. A gdy nie poparłem aneksji Krymu, wielu się ode mnie odwróciło. Mówili: Skurichin, zwariowałeś. Krym jest nasz, a ty jesteś przeciw? Jestem przeciw. Miałem hasło: przyłączamy Krym, tracimy pokój. Straciliśmy pokój, Ukrainę i spokój wewnątrz naszego kraju. Cały świat odwrócił się od nas. Rusko-Wysockoje to miejscowość licząca 250 lat. Ze starych budynków pozostała tylko zrujnowana cerkiew, reszta została zburzona w wojnę. Miasteczko zaczęło się rozwijać, gdy zbudowano fermę drobiu. Była to jedna z dwóch największych ferm w Związku Radzieckim. Gdy ferma przestała istnieć, wszystko się skończyło. Fermę zamknięto przed wybuchem wojny. W tym roku mija 20 lat, od kiedy prowadzę działalność gospodarczą. Jestem handlowcem, prowadzę sklep we wsi. Ludzie tak zbiednieli, że nasz sklep sprzedaje na sztuki, na przykład jajka. Ludzie pytają, czy można kupić 4 jajka, bo na więcej nie starcza pieniędzy. Sprzedajemy czasem na kredyt. Na przykład emerytura przyjdzie za 3 dni, a jeść nie ma czego. Latem nachodzili mnie strażacy, inspekcja handlowa. Jeden z inspektorów powiedział, że zniszczą mnie, jeżeli się nie zamknę. Pisze wielką głupotę. Przyjedzie milicja, popatrzy,
a on na Putina nadaje. Niezadowolony jest z jego programu, że taki bałagan u nas, że przez 20 lat żadnego postępu nie ma. Prawda, emerytury mamy bardzo maleńkie. Do tego nasz Putin wplątał się w wojnę znowu. Ale to oni chcieli iść na Rosję. A tam przecież mieszkają nasi, Rosjanie. Rosja ma swoje bogactwa, wszystko mamy swoje, ma. Rosja ma swoje bogactwa, wszystko mamy swoje. Mamy, wiele pomagamy innym krajom. A tu zwaliła się ta wojna. Nie skarżę się, chociaż całe życie przepracowałam w szkodliwych warunkach w fabryce wojskowej. Emeryturę także mam małą, ale dzięki Bogu za to, co mam. A kiedy pani była zadowolona z władzy? Wcześniej byliśmy młodzi, patrzyliśmy przez różowe okulary, a teraz chciałoby się, by dzieci miały lepiej. Moja córka podlega służbie wojskowej, pracuje w Akademii Medycznej. Boję się, że zięcia wezmą. Sama jestem z Donbasu. Pochodzę ze wsi Krasnej Łucz, 40 km od Ługańska. Mam tam krewnych, siostry, kuzynów. Strasznie się boję, co będzie dalej. Nie chcę rozmawiać na ten temat. Teraz lepiej rozmawiać o pogodzie niż o polityce. Mamy u nas takiego mądrale, który cały czas coś pisze. Światu pokój i wszystkie inne brednie. Niech z nim zrobią porządek, to nie nasza sprawa. Niby coś robią, ale bez skutku. Najważniejsze, żeby mój wnuk powrócił z tej operacji specjalnej. Moja wnuczka ma męża, młodego chłopaka, uczestniczącego w specoperacji od września. Modlimy się, by powrócił. Ferma jest prawie zamknięta. Już z 10 razy ją sprzedawali. Biorą brudne pieniądze i nic więcej. Pracy nie ma. Wszyscy jeżdżą do miasta. Za naszą emeryturę to tylko w telewizji przeżyć można. Parlamentarzyści mogą przeżyć, a nam jest bardzo trudno. Ceny rosną szybciej niż dodatki do emerytury. Rzucą jak pieskom 100 rubli do emerytury i uważają, że dali pieniądze. Krytykujemy inne kraje, ale u nas jest gorzej. Oczywiście nie ze wszystkim. Gdzieś jest postęp, rozwijamy się, ale o narodzie zapomniano. Meldują, że jest dobrze, ale faktycznie dobrego mamy mało. Kolega mego wnuka zginął. Jestem emerytem. Wszystko powinno być dla frontu, dla zwycięstwa. Nie należy narzekać, obrażać się. A u nas Skruchin jest przeciw. Nie lubi Putina. Nie wiem, co się dzieje. On opowiada się za Nawalnym. Jeżeli mnie powołają, to zawsze jestem gotów na wezwanie swojego rządu. Rękawiczki, chwała Ukrainie. Farba gotowa. Sprawdzamy. Farba nie powinna spływać ani się zbrylać. Andrzej Piwowarów to znakomity młody człowiek, petersburski polityk, który doszedł do federalnego szczebla. Ma małego synka, który wychowuje się bez ojca, bo ten od 2 lat siedzi w więzieniu. Posadzili ku przestrodze dla innych, takich jak ja. Postanowiłem więc na ścianach swego sklepu namalować nazwiska tych ludzi. Gorinow to moskiewski deputowany z ekipy Jaszyna. Prześladują go, by złamać Jaszyna. Czanyszewa to koordynatorka sztabu Nawalnego. A Skoczylenko to petersburska aktywistka, która prowadziła antywojenną agitację.
Sklepu nie wystarczy, aby namalować wszystkie nazwiska. Putinszczyzna chce zastraszyć ludzi, by siedzieli cicho, nie wychylali się. Ludzie powinni zdecydować, reżim przetrwa czy umrze. Albo kraj przestanie istnieć jako jedna całość, albo stanie się prawdziwą demokracją. Byłem w domu z rodziną, odpoczywaliśmy. Było już po 17, gdy ktoś zapukał do okna. Podszedłem, a tam stoi 6 policjantów, 2 funkcjonariuszy FSB, śledczy Komitetu Śledczego i 2 świadków. Przyszli zrobić rewizję. Poprosiłem o okazanie dokumentów. Powiedzieli, że wylegitymują się, gdy ich wpuszczę do środka. Mówię, pokażcie przez okno, wtedy wpuszczę. Wywiązała się niewielka sprzeczka. Zamknąłem okno, zamknąłem 2 wewnętrzne drzwi i zacząłem dzwonić do adwokata. Momentalnie znaleźli łom i zaczęli wyważać drzwi. Drzwi były solidne, zrozumieli, że nie sforsują, więc wyważyli okno i wszyscy weszli do środka. Cały dom przewrócili do góry nogami. Na sklepie powiesiłem hasło, na którym napisałem tak. Społeczeństwo rosyjskie, obudź się. Powstrzymaj szaloną, kłamliwą, podłą, bratobójczą, haniebną, specjalną operację wojskową. Tak więc poprosiłem nasze społeczeństwo, aby to powstrzymało. Śledczy doszedł do wniosku, że ja w taki sposób dyskredytuję nasze siły zbrojne, a za to grozi sprawa karna. Policjanci, a także funkcjonariusze Komitetu Śledczego mówili mi, czy pan rozumie, że będzie tylko gorzej, jeżeli pan nie zakończy swojej działalności. Iluż młodych ludzi teraz wyjeżdża? W myślach całkowicie ich popieram, bo kto chce zostać mięsem armatnim? Zuchy, że wyjeżdżają. Powinniśmy jak najszybciej zrobić tak, by zechcieli powrócić. Może moje wysiłki coś pomogą. Na ten czwartek, a na piątek może w drugiej połowie dnia? O 10:00. Zjawiła się gromada ludzi. Po ich postępowaniu widać było, że to ludzie bez wykształcenia. Ludzie niewysokiego poziomu образования. Szwędają się po domu, depczą fotografie, zdjęcia USG. Chodzą, depczą, na nic nie zwracają uwagi. Im to все топчут, ходят, неважно, бросают, причем смотрят на тебя. Wyrzucają dokumenty księgowe, patrzą na siebie i się uśmiechają. Czułam się, jakby mnie deptano, jakby czołg po mnie przejechał. Zabrali wszystkie pieniądze. Mówią, że będą je sprawdzać. Ja zostaję z 3 dzieci z rozbitym oknem, a na dworze przecież nie jest lato. Zostałam z wyłamanymi drzwiami, których nie mogę zamknąć i bez grosza przy duszy. Wszystko po to, aby w obwodzie leningradzkim był spokój, aby taki wichrzyciel jak Skurichin nie wychylał się. Straszą, co będzie z dziećmi. Mówię, jest normalnie. Jesteśmy dobrymi rodzicami, którzy dbają o rodzinę, dzieci. I w общем-то dla nich my tak to беседовали, że типа, no вот такое приключение, вот такая ситуация. 24 февраля ранним утром. 24 lutego wczesnym rankiem przebudziłam się, a mąż leży z telefonem i mówi: nasze czołgi przekroczyły granicę, napadliśmy na Ukrainę. Och, jaki to dla mnie był szok. Byłam wychowana, że wojna to taka tragedia, tylu ludzi zginęło. Wtedy broniliśmy kraju, a tu zrozumiałam, że to my napadliśmy. Mając taką wojenną przeszłość, gdy co roku z salutami obchodzimy rocznicę zwycięstwa, teraz to my napadliśmy. Chodziłam z tym i widziałam, że dla innych to jest normalne. Okazuje się, że taka mała Ukraina od dawna ostrzyła na nas zęby. Tak się przygotowywali do ataku na nasz kraj. Wszystkiego tego słuchałam i mocno przeżywałam. Zupełnie zmieniłam światopogląd. Rozczarował mnie mój kraj, nasi ludzie. Chciałam się dowiedzieć, czy nie trzeba ci pomóc. Nie, dziękuję. Sąsiedzi zajmą się dziećmi, a ja sądem. Ja rozbiorę się z sądem, ja mam nadzieję. Zewnętrznych drzwi do tej pory nie naprawiono, więc zamykam wewnętrzne.
Jadę na kolejne posiedzenie Sądu Rejonowego dzielnicy Łomonosowskiej, który na wniosek śledczego pewnie będzie rozpatrywać zakaz prowadzenia przeze mnie określonych działań. Ja agituję swoich współobywateli, by podzielili pogląd, że wojna jest zła, że to głupota, którą należy skończyć, wyprowadzić wojska z Ukrainy, gnać tę putinowską szajkę precz. A ci ludzie wynajęci przez tę szajkę chronią jej interesy i próbują mnie zgnębić. To jest moja wolność słowa. Ja wieszam swoje hasła na swoim sklepie i uważam, że mam do tego prawo. Ale hasła to już jest nawoływanie, rozumie pan? Nawoływanie do czego? Do zastanowienia się? Tak. A co tam było napisane? Napisałem, że zwracam się do społeczeństwa rosyjskiego z wezwaniem o zaprzestanie tego, co obecnie odbywa się na Ukrainie, specjalnej operacji wojskowej. A ile ma pan dzieci, bo nie zrozumiałem? Mam 5 dzieci, w tym 2 dorosłych. Śledczy wzięli ode mnie pisemne zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy szczegółów wstępnego śledztwa, więc żadnych konkretów podawać nie mogę. Dmitrija oskarżają o rozpowszechnianie treści dyskredytujących siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Mamy wolność słowa, więc wygłasza on swoje własne opinie. Nie dyskredytuje żadnych sił zbrojnych, lecz wyraża swój pogląd na zaistniałą sytuację. Nie mogę teraz wyjechać z Rosji, ponieważ przeciwko mnie toczy się śledztwo. Jestem oskarżany. Nie chcę wyjeżdżać. Mój wysiłek potrzebny jest tutaj, w ojczyźnie. Zrozumiałem to niedawno. Jest mi źle z powodu mojej bezsilności. Nic nie mogę zrobić, by przerwać tę wojnę. Dwudziestego czwartego lutego minął rok, gdy rozpoczęła się operacja wojskowa. Rankiem 24 lutego Dmitrij namalował dziecięcymi farbkami na arkuszu papieru słowa „Wybacz Ukraino” i razem z córką powiedzieli, że pojadą razem i się sfotografują. I pojechali. Tego dnia jego rodzice obchodzili 62. rocznicę ślubu. Pojechaliśmy więc do nich uczcić jubileusz. Dima siedział spięty. Pierwszy zauważył, że policyjne samochody podjechały do babcinego domu. Zabrali go i powieźli. Mówiliśmy mu: Dima, bądź ostrożny, wystrzegaj się. Nie słuchał nas, sam decydował. Tym plakacikiem „Wybacz Ukraino” prosił o przebaczenie tych ludzi, którzy tam są pod ostrzałem. Za wyrażanie własnych myśli teraz siedzi w areszcie. A organy porządkowe wałkują ten temat. Obecnie najważniejsze, aby ludzie nie śmieli powiedzieć coś złego o tej operacji. Ta operacja w Ukrainie to taki błąd, do którego należy się przyznać, a nie zamykać ludziom usta, zakazywać wyrażania opinii. Areszt śledczy numer 6 w Goriełowie to bardzo stary areszt. A warunki w nim, on specjalnie nie pisze o tym, ale raz opowiadał, są straszne.
Karaluchy sypią mu się na twarz, na nos, na głowę w nocy, gdy zasypia. Wyroki u nas za takie sprawy są straszne. Za zabójstwo dają mniej. Mam nadzieję, że takiego wielkiego wyroku nie dostanie. Widzę, że ludzie dostają wysokie wyroki za swoje poglądy, za przekonania polityczne.